jesteśmy w Melinie, pod mostem. No i co? No i trzeba będzie... No i Melina, część druga. No tak. No, to i patrz, Melina, jaki ładny rysunek jest. Pałac. No to no. No? No, fajnie. No, ja tak dzisiaj... Jak już tak sobie zaplanowałem. To ma pewno nie wyjdzie, ale trzeba głową zrobić to studio. No, trzeba było postawić ścianę i kupić tak ze dwie lampy LED. Takie duże na stojaku. Tak ogólnie, nie wiecie, jak tu się mierzy. Posprzątają tutaj, gówno jest wszędzie, więc nie będę nagrywać. A naprawdę, nie żartuję, prawda? No. Jeszcze zdechły gołąb. No. Czy nie wiem, czy to gołąb? To są te spalone spodnie. Tutaj pożar był. Ale na szczęście żurek uratował. Pozdrawiamy panów strażaków. No. No. No i co? Graffiti wszędzie, co kilka lat je przemalowują, bo kiedyś były inne, nietoperze jakieś, dżungla, jakieś napisy, Pokemon, zobacz. Nawet nie zauważyłem, że tutaj to pisze, inne napisy, patrz jakie czerwone. POZ, ZE. Profesjonaliści malowali to, jeszcze niedaleko są takie mury, gdzie też są pomalowane. O, tutaj mamy napis pysk. Tutaj byś mógł lepiej zrobić studio. Tutaj tak nie śmierdzi, nie ma nic. Chyba zamiatali tutaj. O, zobacz. Tutaj dobrze. Byś tutaj stał i tutaj byś miał stolik. No, świetnie. No i co w tym filmie? Coś jeszcze więcej? Pysk. Jeszcze na ścianie byś coś sobie napisał. Byś przefarbował czy coś. I byś wypisywał widzów. To samo... Żurka. Ściana żurka, tutaj byłoby... Ściana z wielkim napisem żurek. Zamiast tego pysk byłoby żurek. Żurek. A tutaj subskrybuj. Subskrybuj. Byś nie musiał dodawać w tym, wiesz, Nazwy kanału i Instagrama. No, tutaj byś po prostu wypisywał tych wszystkich, co cię tam subskrybują i tych, co tam tego promo chcą. 100 lat, mamo. 100 lat, mamo. Kurde, ale tutaj dobrze wszystko słychać. Kurde, to by nie trzeba było nawet mikrofonu, tutaj wszystko dobrze słychać. No to echo jest. No, więc planujemy tutaj zrobić studio. A możemy wziąć ze śmietnika krzesło i stolik? No, jakiś krzesło, stolik najtańszy za 50 zł z jakiegoś sklepu, ale i w sumie to by nawet nie trzeba było tutaj, wiesz, ściany robić. Po prostu byś tutaj przychodził i byś tutaj nagrywał po prostu, a byś po prostu jakimś małym dróżkiem tutaj coś napisał. Albo no, tutaj. Na przykład, powiedzmy, takim długopisem. No nie, markerem takim permanentnym. O kurde. Takim markerem permanentnym byś tutaj mógł pisać żurek. Nie można to tak zerwać, chociaż to by tak długo trwało, żeby... No. Dobra, chodź dalej, bo to w końcu ma być, jak mieszkać w Melinie 2. No, jakby puszki tutaj, no puszek nie brakuje. Prawie najszybciej. No to jest twoja stara. Nie, twój stary pijany, no. Mamy tradycję, policję. Jakiś numer telefonu nawet jest. O kurde. Czoło. Ale nie nagrywaj numeru, ktoś zadzwoni. Nie, dobra. Tutaj pisze czołor i numer, którego... zakazany numer po prostu. Nie pokażemy go, bo jeszcze ktoś zadzwoni. Ale za to tradycja tutaj jest. Tradycja jest na ścianie przecież. No, nie można tego im odmówić, że... No, oczywiście M w kółku jest. No jest. Dobra. No tu graffiti. No graffiti. A najwięcej czego tu jest? Papierosów. No i liści. Gówna też są, ale gówna są tylko w tym jednym albo w tym drugim, bo tędy tak po środku to czasami ludzie jeszcze chodzą. O, patrz jakie tutaj ładne. No to jest bezpłatne. No i to jeszcze. Ogólnie ten Pokemon. Nie no, fajny ten Pokemon. Fajnie zrobiony. No i co, nad nami jeżdżą samochody, tak jakby jeszcze. Jak widać, no... A tutaj... Z tego, czego się sobie pan i no, tutaj mamy nawet reklamy, ludzie wywieszają tutaj. No.
to nie róbmy reklamy im. No wiadomo, tutaj takie śmieci, to już rzekł ukosił pożar. Jak ktoś nie oglądał, to zapraszam. Dopływ powietrza, żeby wiadomo się, co tutaj było dobrze. Pole jakieś, nie wiem co tutaj rośnie, nie wiem co to, ale coś na pewno. No i co, to cała melina jest chyba. No. Dookoła meliny tutaj praktycznie nic nie ma, bo tylko schody i bloki, a po drugiej stronie jest dobrze, bo tam jest już takie jakby, wiesz, no nie wiem, po prostu takie przejście. Dobra, później zrobimy prezentację studia w Żurku. No to będzie w następnym odcinku tutaj przyjdziemy jeszcze, tylko że weźmiemy to, nie to, tylko ten opysk, bo to jest czyściejsze. No co, idziemy tam. Tam już kiedyś nagrywaliśmy w tej melinie części pierwszej. Dobra. Schody, przystanki. O, tutaj ogrodzone już jest tam. Tutaj znowu bloki. No i jesteśmy. Na takim stoku. A tam, tam, to nagrywaliśmy film, no tam na ławce, to jest Gumba Pierosów. No, i promowaliśmy mojego Insta. No i promowaliśmy Instagrama też na początku, ale nie wiem, ty tego chyba nie wrzuciłaś promo na Insta. Nie wiem. Tam jeszcze mamy ścieżkę w głąb osiedla, a tam w dół na stok. Tutaj narty jeżdżą czasami. No dobra, wróćmy do Meliny, bo tam będziemy studio robić. A więc wolej, co to, Żurek już ma studio? Tak, Żurek ma studio. Znaczy, jak na razie są plany. No, plany na razie. Później postawimy krzesło, stolik i kartkę u Żurka. Tak musi być. Albo taką dużą plandekę, czy, znaczy nie plandekę, tylko taką dużą listwę i na niej napiszesz Żurek i to przywiercisz. No. A na drugiej ścianie po prostu nalepisz na białe coś i po prostu będziesz wypisywać tych... Ściana Żurka będzie. I napiszesz subskrybuj. To jest pomysł. No. To są inwestycje. A wystarczy tylko jeden permanentny długopis za parę złoty i już masz wszystko. No trzeba zobaczyć tutaj. Takie białe i dobrze byłoby widać, jakbyś napisał kogoś lub coś. Na tej ścianie. No, Żurek. Chodziłeś kiedyś tędy w nocy? Nie. Ja też nie. No, w nocy tak. Ja chodziłem, ale tylko wieczorem, czyli tak jak teraz, bo teraz jest godzina 19. Ale tak w nocy, tak całkiem, na przykład o północy. Bym się bał. Ledwo co się chodzić, da tak rosną te drzewa tutaj. To co teraz? Ale ja wiem. Co chcesz zrobić z tym kamykiem? Tylko nie rozbijaj butelek. W końcu tutaj studio chcesz zrobić. Nic, zobacz, bo na to nie uciekłem. Zobaczymy, czy trafię w ten kamień. Ten kamień jest już bardzo długo. Tę butelkę w melinie części pierwszej chyba rozbiłeś ten kamień. Ale na pewno już tutaj leżał. Tak samo ten duży kamień. Już za rok albo dwa leży tam, ale na potrzeby ugaszenia wielkiego pożaru trzeba było przygnieść. No, był potrzebny po prostu i to tak. Weź podnieś ten kamień. Co tam mamy? No, spalone spodnie, czyli to, co uratowaliśmy dzięki Żurkowi. A wszystko się stało przez niedopalonego papierosa. Rzuconego na te spodnie. Niemądrzy ludzie, menele. Bo te spodnie były jeszcze chyba całe w odcinku z debełkami. To co? To co? No to ale czekaj, w studiu się chyba chcesz pożegnać. No tak. W takim razie subskrybujcie, obserwujcie i dajcie łapkę w górę i cześć. No to powiedz na Instagramie. Nazwę. Żurek. 1, 2, 4 też. No dobra, ale to jest to samo. Jak to się nazywa? Dobra, powiedzmy, że Żurek. Jeszcze świnia. I Tygrys 299.